Witajcie. W dzisiejszym odcinku czas na zastosowanie umiejętności poznanych w odcinku poświęconym podstawom rysowania ołówkiem. Ostatnio powiedzieliśmy sobie o szeregu ćwiczeń stanowiących elementarne podstawy rysowania. Omówiliśmy kreskowanie, rozcieranie palcami, szmatką, zacieranie wiszerami i gumkami. Omówiliśmy techniki uzyskiwania zróżnicowanych tonów szarości. Dziś czas na szybkie szkice stanowiące przykłady zastosowania zaprezentowanej wiedzy oraz umiejętności w konkretnych przykładach. Przykłady te wskazują możliwości praktycznego stosowania i utrwalania poznanych już ćwiczeń. Szybki szkic to rodzaj notatki, krótka, syntetyczna opowieść, której główną treścią jest pierwsze wrażenie artysty. Szkic to ulotna chwila, uchwycona bezpośrednio za pomocą jak najmniejszej ilości środków wyrazu i jednocześnie wykonana w sposób oszczędny, to znaczy nie określająca zbyt wielu szczegółów i skupiona wokół określonego wrażenia rysownika, ale jednocześnie atrakcyjna i czytelna. Tego rodzaju prace są zazwyczaj niewielkie i zawierają tylko niezbędne informacje o temacie, który jest pozbawiony zbędnych szczegółów. Choć szybkie szkice nie dbają szczególnie o jakieś pretensje artystyczne, to posiadają często wystarczające podstawy, by uznać je za dzieła sztuki. Skupiają się one głównie na jakimś zagadnieniu, spełniając przede wszystkim rolę użyteczną, jako notatka plastyczna. Szybkie szkice składają się z kilku mniej lub bardziej powiązanych ze sobą linii i plam, sugerujących wrażenia na określony temat. Poszukujcie zatem inspiracji, rozglądajcie się wokół siebie. Spójrzcie za okno, wyjdźcie na spacer, poszukajcie czegoś, co przykuje waszą uwagę, zachwyci i urzeknie do tego stopnia, że zapragniecie to naszkicować. Zapamiętajcie to uczucie i rysujcie. Moim pierwszym tematem będzie motyw marynistyczny, latarnia morska. Do wykonania tego ćwiczenia potrzebny będzie zestaw dwóch ołówków. Ołówek tradycyjny 2B oraz automatyczny 3B, grubości 5 mm. Biała gumka, kawałek szmatki, wiszer oraz szkicownik. Wrażenie. W szybkich szkicach jest to kwestia zasadnicza, ponieważ pierwsze wrażenie jest istotą przedstawianej treści. Bez pierwszego wrażenia, określającego główną treść, nie ma szybkiego szkicu. Obserwujcie otaczający was świat i zapamiętujcie wrażenia związane z tym, co szczególnie do was przemawia. Inspiracja jest przecież podstawą wszelkiej twórczości. W wybranym przeze mnie temacie dominuje spokój. Widok przedstawia stonowany szarościami zakątek morski z latarnią po prawej, dominacją planów pochmurnego nieba i otwartą perspektywą zatrzymującą się na odległym horyzoncie po lewej stronie kompozycji. Rozpocznij pracę od zaznaczenia ogólnego kadru rysunku. Określ delikatnie ołówkiem 2B największe i najważniejsze elementy kompozycji, posługując się jak najmniejszą ilością szczegółów. Nazywam to rysowaniem intuicyjnym, które uczy zrozumienia medium i prowadzi do opanowania ogromnej skali możliwości zwykłego ołówka. Za pomocą niewielu linii można dokonać całkowitej syntezy postrzeganej rzeczywistości. Umiejętność patrzenia i uchwycenia tylko najważniejszych fragmentów jakiejś sceny, posługując się przy tym jak najmniejszą ilością szczegółów, stanowi klucz szybkiego i bezpośredniego szkicowania. Szarości w tle uzyskujemy za pomocą płasko ułożonego ołówka automatycznego 3B. Należy pamiętać, aby początkowo nacisk na ołówek był delikatny, zwiększany w trakcie pracy w tych fragmentach, które wymagają mocniejszych tonacji. Natomiast kontury i czernie wyodrębniające formy linearne oraz plamy cienia rysujemy szybko za pomocą tego samego ołówka, tym razem ułożonego ukośnie. Należy pamiętać, że możliwości ekspresji ołówka zależą nie tylko od faktury papieru i pozycji grafitu,
ale również od siły nacisku na podłoże. Rysunek nosi znamiona pracy dynamicznej i spontanicznej i rzeczywiście tak jest. Jednak wbrew pozorom narysowanie takiego szybkiego szkicu wcale nie jest proste. Jak każdy przejaw pracy twórczej, pozbawiony jest on przypadkowości, a końcowy efekt jest zgodny z pierwotnym wrażeniem i zamierzeniem artysty. Choć niektórzy rysownicy lubią pracować bez jakiejś konkretnej wizji końcowego efektu i pozwalają rozwijać się pomysłowi w trakcie jego realizacji. Na tym etapie rysunek można uznać za skończony. Jeśli chcemy wzmocnić wrażenie głębi lub nadać rysunkowi charakterystycznej miękkości, możemy użyć szmatki i delikatnie rozetrzeć partie nieba i lasów w głębi. Czynność ta sprawi, że obszary zakreskowane wypełnią się mniej lub bardziej jednolitymi plamami szarości. Pamiętajmy jednak, aby z tym nie przesadzić i nie pozbawić szkicu cech spontaniczności. Rysunek był rysowany szybko i cechy szybkiego rysowania powinien zachować. Najważniejsze jest wrażenie, jakie chcemy przekazać za pomocą kresek i plam. Innym prezentowanym przeze mnie przykładem jest szkic kutra rybackiego. Przygotowujemy się do pracy w ten sam sposób. Zapamiętujemy i określamy wrażenie, które chcemy przedstawić widzowi. Ołówkiem 2B szkicujemy ogólny zakres wszystkich elementów rysunku, które złożą się później w jedną całość. Szkicujemy szybko i nie przejmujemy się szczegółami. Często artyści pomijają ten etap i szkicują jeszcze bardziej bezpośrednio, nawet bez wstępnego określania form. Jednak w dużej mierze zależy to od predyspozycji i osobistych upodobań danego rysownika. Następnie za pomocą automatycznego ołówka 3B szkicujemy operując plamą i wykorzystujemy dostępną gamę szarości. Należy pamiętać, aby początkowo nacisk na ołówek był delikatny, zwiększany w trakcie pracy w tych fragmentach, które wymagają mocniejszych tonacji. Szybkie szkice można rysować na wiele różnych sposobów. Każdy rysownik wypracowuje sobie własne metody i własny styl pracy. A że w tego rodzaju szkicach chodzi o przekazanie subiektywnego wrażenia na jakiś temat, to też sposobów przekazywania danych wrażeń może być tyle, ilu jest artystów. Każdy przekaże własne wrażenia. Na tym polega szybkie szkicowanie. Po określeniu głównych plam szarości zaznaczamy mocniej kontury za pomocą ukośnie ułożonego ołówka 3B. Podobnie jak w przypadku stopniowania tonacji, również rysując linię uważamy, żeby nie przesadzić z siłą nacisku na ołówek. Pamiętamy, aby rysować lekko i delikatnie, stosując miękki i przemyślany nacisk. Pracujemy szybko i zdecydowanie, ale jednocześnie ze świadomością ulotności i subtelności medium, jakim jest ołówek. Rysunek można uznać za skończony. Jednak dla nadania efektu głębi można jeszcze delikatnie rozetrzeć pigment szmatką lub wiszerem. Dzięki temu szkic uzyska charakterystyczny efekt miękkości. Zaletą tego rodzaju prac jest ich prostota. Takie szkice możemy wykonywać praktycznie wszędzie. Szkicownik można zabrać na spacer, na plażę, do parku. Wszędzie możemy znaleźć coś, co nas zainspiruje. Jednak aby mówić o umiejętnym pod względem technicznym dokonywaniu tego rodzaju syntez, należy opanować ołówek z czysto praktycznego poziomu. Jeszcze nie tak dawno teczka szkicownika była nieodzownym elementem wyposażenia rysowników i malarzy, którzy często wykonywali szybkie szkice w plenerach, notując za ich pomocą zachody słońca, kształty drzew, światłocienie postaci czy perspektywę architektury. Później tego rodzaju notatki plastyczne wykorzystywali jako punkty odniesienia w tworzeniu bardziej zaawansowanych prac. Obecnie, w dobie powszechności aparatów fotograficznych mieszczących się w kieszeni, rolę szkicownika zastąpił smartfon. Jednak myślę, że czasem warto odłożyć telefon i szkicować na żywo, ciesząc się bezpośredniością tego rodzaju pracy. Poza tym wielu rysowników rysuje w ten sposób, aby nie wyjść z sprawy, co jest już przecież dobrym powodem samym w sobie.
tym odcinku to wszystko. Kolejny poświęcony zostanie podstawom kompozycji. Zapraszam.